Wielka wędrówka rozpoczęta. Tomasz Marek Badur, mieszkaniec Piekar Śląskich, samotnie pokonuje słynny szlak karpacki, ekstremalnie trudny zimą. W tak wymagającą trasę wyruszył, by zebrać pieniądze dla podopiecznych dziecięcego hospicjum. Jak sam podkreśla, góry są jego pasją, a pomaganie potrzebą serca. Zostawiam za sobą Dynów. Jestem już po przekroczeniu rzeki San. No, warunki na szlaku są, jak widać, zaczyna padać śnieg. Szlak jest nadal błotnisty. Pozdrawiam ze szlaku, kontynuuję go. Trzymajcie kciuki i przede wszystkim wspierajcie akcję charytatywną. To pierwsza w Polsce udokumentowana zimowa próba zdobycia szlaku karpackiego. Jej przebieg można śledzić w mediach społecznościowych. Tam też znaleźć można wszelkie informacje o zbiórkach na rzecz dziecięcego hospicjum.